Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Wreszcie przyszła do nas przepiękna pogoda i dzisiaj mam okazję polatać w plenerze, także nie muszę nosić rękawiczek, nie muszę co chwilę chować się do auta, żeby się rozgrzać. My jesteśmy nad pięknymi źródłami rzeki, tam mniej więcej 200 metrów stąd mieszka sobie rodzina Bobrów, takie żeremia zbudowała, a ja nie chcę im przeszkadzać, dlatego wybrałem taki fragment, który jest bardziej pod turystów udostępniony, ale tutaj w sumie to mało ludzi zagląda. Mamy kapitalną rzekę, mamy fantastyczne zakola, mamy trochę przeszkód i postaram się dzisiaj polatać właśnie w taki sposób mega bezpieczny, jak tylko się da, jeżeli chodzi o Mavica Air. Dość nisko nad wodą, żeby zrobić ładny montaż na koniec. I ten materiał chciałbym zadedykować Marcinowi z Tomaszowa, a to dlatego, że on podejmuje szereg prób ku temu, żeby jego filmy były lepsze. I teraz powiem Wam, co chcę zrobić w tym, jaka jest moja wizja. Przede wszystkim chcę przelecieć nisko nad wodą do przodu, później trochę do tyłu, jest tutaj parę gałęzi, także muszę uważać, a później pod różnym kątem, może trochę bokiem przelecę, trochę kamerę zorientuję na przykład na sam dół, czyli będę nieco wyżej, może na 3-4 metrach. Postaram się polatać też w trybie tripod. I dwie rzeczy, które chciałbym zrobić dzisiaj, to po pierwsze założę osłony, po drugie tryb tripod. I trzecią rzecz, którą sprawdzę, bo nie mam pewności, jak to wyjdzie, to są VPS, czyli dolne te czujniki. Nie wiem, czy nie mam pewności, czy powinienem je włączać, czy nie. To w trakcie lotu dopiero ustalę. Także pierwszy lot będzie tutaj, może drugi lot zrobię trochę dalej, żeby wznieść się tam, gdzie nie ma drzew i zrobić jeszcze taki montaż trochę wyżej. I Marcin, to jest dla Ciebie, zatem za chwilę zaczynamy. Mamy nagrywanie ekranu, mamy też nagrywanie, jeżeli chodzi o wideo. Ja teraz spasuję, nagram jeszcze raz, troszkę kierunek dam w bok i teraz przejdę na tryb, jestem w trybie tripod, jedziemy do przodu. Pierwszy lot rozpoznawczy do przodu, sprawdzę przede wszystkim jak się sondy mają, bo boję się o te VPS, jestem mniej więcej 1,5 metra nad wodą i teraz kieruję się w stronę gałęzi. Powinienem ją minąć jakieś pół metra. Tak, dość dobrze to wygląda. Cały czas mam w świetle Mavica, czyli siedzę w takim miejscu, że go widzę idealnie w świetle. Dobrze, tam w pobliżu chyba jest druga gałąź. I tyle mi wystarczy, ja nie muszę tutaj, słuchajcie, ryzykować aż tak bardzo. Teraz zrobimy to samo ujęcie, jeżeli chodzi o powrót. Trzeba uważać tylko na jedną gałąź, którą tutaj mam w środku koryta rzeki, ale wysokość trzyma bardzo ładnie. Tak, teraz mnie troszeczkę na tą gałąź musiałem, bo mnie ściągało na gałąź. Musiałem delikatnie się przenieść. Dobra, i to jest bardzo prosty lot i to jest fantastyczny, tak, fantastyczne ujęcie do montażu. Teraz to, co zrobię, drugie ujęcie, jakie zrobię, to będzie przemieszczenie się w bok. Nie widzę stąd idealnie, bo mam bardzo duży... Rozpiętość tonalna mi tutaj poszła, ale to ujęcie, które jest mi potrzebne, to dosłownie może 5 sekund. Pamiętajcie, że ja cały czas pracuję nad tym, żeby to ujęcie trwało mniej więcej około 30 sekund. Dobra. I teraz opuszczę kamerę, czyli to jest to drugie nagranie. Zatrzymałem nagrywanie. Nagranie trzecie, opuściłem kamerę delikatnie w dół i teraz polecę prosto nad źródła, bardzo wolno, troszeczkę przejdę bokiem i chciałbym zrobić tak, do przodu, jak jestem blisko, zwróćcie uwagę, że jestem dość blisko. Trzeba się bardzo wolno poruszać. Czasami jest tak, że chłopcy są naprawdę nisko, jeżeli chodzi o odległość do danego obiektu, który filmujemy. I ujęcia są bardzo szybkie, a jednak jak się zrobi ujęcia wolne, to wychodzi inaczej. Ja teraz ufam swoim ruchom, nie patrzę praktycznie w ekran, patrzę cały czas w Mavica i to jest też taka metoda, trzeba bardzo dużo nagrać,
materiału po to, żeby wyselekcjonować mniej więcej minutę z niego. Ok, to jest to. To nagranie mam. Teraz kamera będzie umieszczona tylko i wyłącznie na dół. Już zacząłem nagrywać i przemieszczam się do przodu bardzo wolno. I też wyżej, jak tylko pozwalają mi te gałęzie i drzewa. Tu potrzebuję też mniej więcej 5 do 7 sekund tego nagrania. Nie za dużo. Trochę jestem za szybko, ten tryb tripod niestety nie sposób jest tutaj wyregulować lepiej. Dobra, gdybym mógł się wznieść jeszcze troszeczkę. Ok, to jest tak sekwencja, ja staram się też nagrywać krótkie te ujęcia. Ostatnio widziałem taki plik, który miał chyba 4 GB, mówię rany boskie, 10 minut nagrania. Dobra, i teraz pójdziemy odrobinkę do przodu z tym jak mam. I odrobinkę do tyłu. Dobrze. I teraz z tego mosteczku chciałbym zrobić jeszcze tylko jeden lot, a mianowicie lot bokiem. Bardzo wolno. Czyli clue programu stanowi to, żeby mieć bardzo różnorodne ujęcia. I tak jak oglądałem Marcina filmy, właśnie to co jest... On jest w fantastycznych miejscach i to, czego mi brakowało, to różnorodność ujęć. Dobra, złapał tutaj przeszkodę, ale to mi wystarczy. Okej, druga bateria jest. I staram się, Marcin, mniej więcej 3 baterie, wszystkie, które mam, wylatać po to, żeby zrobić taki montaż. Dobra, i teraz będzie sytuacja taka, że lot boczny już do mnie, a tutaj nagram dół. No i co, magia prawdziwa to jest montaż ujęcia. Teraz mam gałąź już na kursie, muszę przejść. Tak. Tu jest ok, pomimo że mnie zablokował. Wracam. No dobra, mam piękne nagranie. Myślę, że powinno wyjść wszystko tak, jak sobie założyłem. Teraz jeszcze zrobię trochę perspektywę dalszą, dlatego że w montażu też trzeba pokazać pewne odejście, czyli to, co my mamy z większej odległości, nie tylko tak blisko jak tutaj. Dużo ujęć było fantastycznych. Za chwilę jeszcze zrobię ujęcie z ręki na źródełka, które biją, bo nie sposób jest podlecieć aż tak blisko Maviciem. Ale jestem zadowolony. Parę razy sygnalizował obstacle avoidance, co jest ciekawe, pomimo że te gałęzie są tutaj cieniutkie. I też leciałem bokiem, starałem się też polecieć trochę bokiem, żeby te ujęcia były ciekawsze. No dobra, przejdziemy zaraz do drugiej części programu. Ja zmienię baterię i po przerwie wrócimy. Teraz sobie zobaczymy, co ja mam tu. Ekran się nagrywa cały czas. Więc muszę wrócić do głównego punktu programu. Sprawdźmy, jak satelity, 14, 16 satelit cały czas, czyli bardzo dobrze. Mam jeszcze godzinę 12 na tej karcie, czyli też bardzo dobrze. W tej chwili nagrywam w 48 klatkach na sekundę po to, żeby móc trochę zwolnić w razie czego. I zrobimy sobie taką rzecz, a mianowicie chcę trochę perspektywy złapać, czyli podniosę Mavica i pokażę, jak wygląda ten obszar rzeki. Trochę przelecę nad rzeką z kamerą w dół. Chciałbym pokazać właśnie perspektywę. Zatem zaczynamy. Dobrze, i teraz przejdę już do trybu tripod. Zacznę nagrywać i wznoszę się. Spokojnie się wznoszę i bardzo równy, spokojny lot do góry, po to, żeby pokazać perspektywę. Bardziej patrzę się na drona niż na ekran. Fantastyczny ruch. Za chwilę pokażę rękę, to znaczy, że mnie widać. Pamiętajcie, że z każdej takiej sekwencji ja wykorzystam niewiele.
nie ma potrzeby, żeby wykorzystać aż tak bardzo wiele. Ewentualnie zrobimy time warp, przyspieszenie. Jestem w 48 klatkach na sekundę, to mi umożliwia pełne pole manewru. Ok, w tej chwili jestem na 45 metrów. Wystarczy. Wyjdę z trybu tripod. Ok. Nagrałem przy okazji pociąg, który tutaj jedzie. Potnę za tym pociągiem. Ok. W każdym razie, co bardziej chciałbym nagrać, bo tutaj jestem trochę pod słońce. Chciałbym nagrać całą sytuację. 62 metry. To mi pozwala na to, żeby latać bez problemu, bo nie powinienem się w nic wpieprzyć. Ale zawsze mam obstacle avoidance i to jest to. Teraz go dość dobrze widzę, tym bardziej, że Mavic Air lata u mnie na CE, czyli on nie poleci zbyt daleko. Ok, wracam. To było to drugie nagranie. Pokażę to mniej więcej tak, bo ta zieleń tutaj jest intensywna. Mogę się jeszcze trochę wznieść, żeby to pokazać lepiej. Zobaczmy tylko, jak ja się nawiązuję do swojej pozycji. Mógłbym być odrobinkę wyżej. Do tyłu. Żeby pokazać całość. Już powinienem założyć filtr 8, bo mam jednak shutter speed za szybki, a mam w tej chwili filtr 4, więc też nie wziąłem tego pod uwagę. No dobra. Teraz się trochę obniżę. Pamiętajcie, że zawsze mogę wykorzystać te ujęcia odwrócone. I teraz podniosę trochę kamerę i polecę do przodu. Mam bardzo fajną miejscówkę, bo tutaj praktycznie nikogo nie ma dzisiaj. Także jest mega fajna miejscówka. To jest moje ostatnie ujęcie i to właściwie tyle. Później już cała magia leży w montażu. Dobra. Dobra. Okej. No dobrze, słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Teraz już tylko pozostaje kwestia montażu i mam nadzieję, że ten montaż przebiegnie dobrze. A my na dzisiaj kończymy to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w studio.